Nie byłem nigdy fanem profesora Wolniewicza. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego on akurat jest zapraszany, a nie ktoś inny do telewizji. Był to człowiek, który miał takie podejście, mniej więcej coś takiego. Edukacja ostra, faceci mają być facetami, kobiety kobietami. W takim starym stylu i tak dalej. No, może się to komuś podobać, ale to są takie mądrości ludowe. No to, że on jest profesorem przy okazji, to tam kazał na przykład mówić, że zatapiać łodzie z imigrantami. To jest absurdalne po prostu wystąpienie jego i w imię cywilizacji niby. Może wystarczy odholować te łodzie i to wszystko. Odholowano by 15 razy, to by już nikt się nie płynął. Nie trzeba było takich rzeczy opowiadać. Także to, że tutaj któryś z jego miłośników, profesora Wolniewicza, wysłał mi program, gdzie kobieta z PiS-u była przekonana, że to był zamach w Smoleńsku, a nie wypadek. Znacie mój temat, opinię na ten temat. Ja uważam, że jeżeli Rosjanie by chcieli kogoś wykończyć, to wystarczyłoby podać fałszywe dane do lądowania i kto wie, może i podali. I pewnie się nigdy nie dowiemy. Natomiast no, na pewno nie wybuchy, na pewno nie takie różne rzeczy. Natomiast no, to, że on akurat ma tutaj zdanie sceptyczne, a ona entuzjastyczne w tej wątpliwej sprawie, no to nie zmienia niczego. Ja pamiętam, jak profesor Wolniewicz, no widać było już po prostu taka demencja trochę, że jadę sobie i patrzę Budda bar i nie rozumiem, bo a Budda to jest wielka postać. To już raz, że Budda to wielka religia i wielka postać, to już mi się nóż w kieszeni otwierał, bo ja uważam, że to jest, że Budda equals śmierć umysłu. No ale dobra. Może i fakt, że nie należy nazywać baru Budda bar. No ale co z tego wynika? No, ja się nigdy niczego nowego od profesora Wolniewicza nie dowiedziałem. No, ateista prawoskrętny. No, tutaj ktoś mówił, że trochę jak ja. No nie, bo ja jestem liberałem, tylko problem polega na tym, że partia PO nie jest już partią liberalną, to jest partia eurokratyczna. I ona absolutnie nie ma nic wspólnego już z liberalizmem. Także liberalizm to jest moim zdaniem reprezentowany w naszej ojczyźnie przez Dudę i Morawieckiego. Wyłowiąwszy może sprawę aborcji, bo tam są konserwatywni. No, zwłaszcza Duda, bo Morawiecki nawet nie wie, jaki ma pogląd na ten temat. A konserwatyzm jest w naszym kraju reprezentowany przez Ziobrę, Kurskiego i tak dalej. A reszta trochę nie za bardzo ma znaczenie na scenie politycznej. Mamy anarchistów, którzy udają konserwatystów, kiedy im pasuje, a kiedy nie, to czegoś innego. To są te konfederaci różni. No i Wolniewicz też gdzieś tam się kręcił obok tych konfederatów, no wiadomo, tak jak to taki właśnie stary dziadzio przy innym starym dziadziu wariatuńciu. No wiadomo, o kogo chodzi, prawda? No więc ten dziadzio i dziadzio, prawda? No, nie rozumiem. To, że ktoś jest stary, to jeszcze nie znaczy, że ma coś ciekawego do powiedzenia. No niestety. No zazwyczaj nawet odwrotnie.